jestem bardzo zadowolony tutaj na naszym torze w Gdańsku, jakie udało nam się, jakie wyniki dostać, ile złota, ta sztafeta, udało się w tym roku dostać złoto. No uważam, że naprawdę bardzo ładnie wypadliśmy w tym roku. Jestem zadowolony z każdego z zawodnika naszego. Powiem, jak widziałem kolegę, ja byłem jako drugi, jak widziałem kolegę, który po prostu wystrzelił jak strzała po prostu i przybiega najszybciej, to był taki kop motywacji po prostu, że no trzeba jeszcze więcej tego zapasu nadrobić, więc no wzajemne takie motywowanie się na tej trasie. Zaczęłam biegać jako dziecko w podstawówce, a po wypadku zaczęłam szukać sobie rehabilitacji dodatkowej. To było tak, że przeglądałam sobie stronę internetową z akademickimi mistrzostwami Polski, bo no, przed wypadkiem chciałam startować w karate, ale się okazało, że no, nie za bardzo teraz mogę. No i trafiłam właśnie na stronę z impami. Zdziwiłam się trochę, że niepełnosprawni studenci też mogą startować. Daje mi to radość, mogę sobie wyjść z domu, mogę spotykać nowych ludzi, którzy mnie bardziej rozumieją. Jest satysfakcja z tego. Szczególnie jak się pobija swoje wcześniejsze wyniki, to jest największa satysfakcja wtedy. Witam wszystkich bardzo serdecznie na integracyjnych mistrzostwach Polski AZS-u. Cieszę się bardzo, że te mistrzostwa odbywają się w Gdańsku, w moim mieście, na stadionie lekkoatletycznym na Grunwaldzkiej 244. To naprawdę bardzo fajna idea, którą propaguje AZS, inwestowanie nie tylko w studentów, sportowców, ale także stara się zaciągnąć te osoby, które są osobami z niepełnosprawnościami. I życzę wszystkim tej pasji, tego zaangażowania, a dla zawodników, którzy tutaj startują, osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. Pozdrawiam serdecznie, Adam Chorąg. Obroniłam tytuł w tym roku. Jest to super sprawa. Miło jest przyjeżdżać i nadal być gdzieś tam na topie. Walka była super. Były inne przeciwniczki niż w zeszłym roku, więc nie wiadomo było czego się spodziewać. Cały czas trzeba było rywalizować i to było naprawdę coś, co każdy chciałby obejrzeć. Ogólnie pogoda super. Udało nam się, nie padało, nie wiało za mocno, nie grzało za mocno. Poziom jak zawsze top of the top. Jestem bardzo szczęśliwy ze swojego występu również. Jak na pierwszy raz jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, bo nigdy nie byłem na takich zawodach. Chciałbym podziękować swojej żonie i na swojego synka zdobyłem medale. Wybrałem AWF Gorzów Wielkopolski, ponieważ kocham sport. Gram przede wszystkim w koszykówkę, jest to moja główna dyscyplina. Jestem w kadrze osób niszczących. Na tych mistrzostwach Politechnika Łódzka mocno obłowiła się w medale. Zyskałem 3. Nie ukrywam, że lekkoatletyka to jest moja mocna dyscyplina i to był jeden z bardziej owocnych moich impów, na jakich byłem. I bardzo też lubię sporty indywidualne, gdzie mogę sam trenować, pobiec i pokazać siebie. Bardzo chciałbym podziękować w szczególności trenerom, którzy nam poświęcili czas.